To jest ten etap, który musimy przepracować bardzo solidnie przed głównym startem i który jest właściwie kluczowy dla całego przygotowania w sezonie. Niemniej jednak, co jest bardzo istotne, to nie jest etap magiczny. To nie jest etap, na którym można nadrobić wszystkie zaległości z całego sezonu przygotowań. To jest etap, który jest konsekwencją dobrego przygotowania wcześniejszego i to jest no, ten specjalny szlif. Regeneracja w okresie startowym, przedstartowym, w ogóle regeneracja w procesie treningu to jest w moim odczuciu temat kluczowy, bo jesteśmy w stanie zaplanować dowolny trening i bardzo często młodzi zawodnicy dowolny trening są w stanie wykonać. Potem już jest troszkę gorzej, jest ta bariera kontuzji nieraz, ale one też się nie pojawiają przypadkowo. No właśnie regeneracja warunkuje sens wykonywania pewnego treningu. Regeneracja powoduje, że pojawia się no, możliwość superkompensacji przedstartowej, jak również w ogóle zdolność do podejmowania kolejnego wysiłku. Ta regeneracja też rozgrywa się na dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie fizycznej i płaszczyźnie psychologicznej i jedna i druga jest nie do zaniedbania. Zawodnik w procesie treningu powinien być jak lew. Lew potrafi spać 22 godziny, właściwie sprawiać wrażenie, że się nie rusza, nic specjalnie nie robi, on się regeneruje, ale jak trzeba zaatakować i trzeba powalczyć, to te dwie godziny aktywności absolutnie wystarczają. Na pewno powinniśmy brać pod uwagę w przypadku dyscyplin wytrzymałościowych, prędkości, na jakich na progu poruszają się zawodnicy, związane z tym wartości tętna, szeroko pojęte parametry hematologiczne, ponadto stan emocjonalny zawodnika, ten pozostaje niebagatelny, jeżeli chodzi o sukces całego procesu. Najważniejsze starty muszą być perfekcyjnie rozpracowane pod każdym względem. One muszą być oparte na dobrym biznesplanie, a częścią dobrego biznesplanu jest to, że kiedy przychodzimy do etapu realizacji konkretnie, to nie może być już żadnych niespodzianek. Dobre rozplanowanie miejsc treningowych, dobre rozplanowanie transferu pomiędzy miejscami treningowymi a zawodami, powrotami do domu. Banały, takie jak wynajęcie samochodu, jak czas przemieszczania się między posiłkiem a stadionem, to wszystko jest niebywale istotne, bo to tworzy no, poczucie harmonii i komfortu dla zawodnika i jego grupy. Bardzo trudno jest poradzić sobie z własnymi emocjami. Uważam, że jest to największy rywal, którego możemy spotkać przed zawodami, bo kiedy wszystko jest już wypracowane, to jeszcze jakiś głos wewnętrzny mówi, że może czegoś brakuje, albo co by tu jeszcze zrobić, skoro zostało jeszcze 5-6 dni do startu. No i cała sztuka polega na tym, by stworzyć sobie własny świat, by odszukać w głębi duszy to, co sprawia mi przyjemność, też powody, dla których startuję. I podejście do zawodów, staniecie na linii startowej musi być czymś w rodzaju nagrody za dobrze przepracowany czas. To jest coś takiego, że trudno powiedzieć, że u zawodnika należy wymagać uśmiechu na starcie, ale gdyby można wyobrazić sobie taki wewnętrzny uśmiech, to powinien mieć właśnie wtedy miejsce, a potem już należy po prostu dobrze wykonać zadanie. Gigantyczne znaczenie ma ostatnia noc, to co jemy na śniadanie, jak pakujemy plecak, czy inny zestaw, z którym wychodzimy na start, z kim rozmawiamy, kto towarzyszy nam w samochodzie, w autobusie. To są detale, ale one są w stanie nas prowadzić albo w stan rozproszenia, albo sprzyjają wręcz koncentracji, która no, ma się zakończyć dobrym wynikiem. Nie ma co dzielić się własną energią z kimkolwiek innym. Cały zespół musi działać tak, by ten, który ma wykonać zadanie, był jak najlepiej na nim skoncentrowany. Ja zawsze byłem zazdrosny o każdy jakiś nanogram tej mojej energii i nikomu jej nie chciałem oddawać. W związku z tym niektórzy uważali, że jestem dość szorstki w relacjach albo zamknięty bardzo w sobie, ale taki po prostu musiałem być. Czas na świętowanie i czas na wypowiadanie się to jest dopiero moment zawodów. Znaczy to jeszcze nie jest czas na świętowanie, ale same zawody traktuję jako święto i nagrodę. I dopiero można się zdekoncentrować, kiedy, no daj Boże, przychodzi nam stanąć na podium i odebrać medal.